Jak widać na załączonym obrazku, w czasy swoje spędzam aktywnie. Ten hamak jakiś taki niestabilny, nie budzi mojego zaufania. Trzeci film, trzecia adaptacja prozy Nienackiego to jest Pan Samochodzik i Straszny Dwór. I tego wyzwania podjął się Janusz Kidawa, film z 1986 roku. No cóż można powiedzieć o tym filmie? Chciałbym od jakichś pozytywów, tak szukam w myślach. O, no chociażby to, że aktorzy łódzcy. Piotr Krukowski, Włodzimierz Adamski, Ludwik Benua. Także obsada no niezła. Jeśli chodzi o lokacje filmowe, to pałac w Nieborowie, no bardzo, bardzo filmowe miejsce. I pałac Zamojski w Kozłówce. I miałem okazję odwiedzić Kozłówkę, tylko że wtedy, kiedy tam byłem, to nie miałem wyobrażenia, że będę zajmował się tym, czym się zajmuję. I że będę potrzebował jakichś bardziej obszernych materiałów zdjęciowych. Także mogę Państwu pokazać tylko kilka zdjęć z tego miejsca. Lepiej jest z Nieborowem, ale tu też nie będę się nad tym rozwodził, ponieważ mam w planach zrobić w ogóle oddzielny film zatytułowany Filmowy Nieborów. I tam będę opowiadał o wielu, wielu filmach, które były tam kręcone. Wielbiciele prozy Zbigniewa Nienackiego na pewno rozpoznają to miejsce. Jestem na przeprawie promowej z Iławy na wyspę Wielka Żuława. No to jest jedyny sposób, żeby tutaj właśnie, jeżeli ktoś jest zmotoryzowany, się dostać na tamten. I właśnie w książce, rozpoczyna się książka od takiej sceny, gdzie pan Tomasz przycumował swój jacht tutaj do któregoś z tych pomostów i oczekuje na gości zaproszonych z Warszawy, którzy będą mu towarzyszyli w odkryciu nowej przygody, nowej zagadki. W nowej przygodzie, odkryciu nowej zagadki. I tak powinien się zaczynać pewnie film, który nawiązuje do tej książki. No, film również Janusza Kidawy z 1991 roku, w niezłej obsadzie. Jest tu taki ukłon, bo Joanna Jędryka występuje w pierwszym filmie Wyspa Złoczyńców z lat 60. Tutaj również się pojawia. Jest Witold Pyrkosz, jest Piotr Krukowski, który odtwarza właśnie tytułową rolę pana Samochodzika. Film, nie wiem czy wspomniałem, film zatytułowany jest Latające machiny kontra pan Samochodzik. I film został nakręcony w Międzybrodziu Żywieckim, w Beskidzie Małym, a konkretnie na górze Żar. I tam miałem okazję być kilkukrotnie. Kiedy systematycznie odwiedzałem w Rybniku jednego z moich klientów, to on, będąc takim zapalonym właśnie lotniarzem, miał swoją motolotnię, za każdym razem powtarzał zaproszenie, żebym razem z nim zleciał właśnie na jego motolotni z tejże góry. I z jakichś powodów zgrać nasze tutaj kalendarze, że odraczaliśmy i w końcu nie polecieliśmy. Żałuję, bo dobrze się czuję na wysokościach i to na pewno by była dla mnie jakaś ciekawa przygoda. Aha, bym zapomniał, ważna rzecz. Część scen do tego filmu kręcona była w łódzkim zoo, co jakby tutaj dla mnie łodzianina stanowi jakby dodatkowy plus tego filmu. Za chwileczkę pokażę Państwu, w jakich miejscach były kręcone te sceny. No i zabrałem Państwa do Łodzi, do mojego miasta rodzinnego. Tu mieszkają słonie w zoo. Czy w momencie, kiedy był kręcony film, to właśnie tu odbywały się te sceny? Nie wiem, wydaje mi się, że słonie były w nieco innym miejscu. No jak widzicie Państwo, dzisiaj to imponująco wygląda. Jest taki tutaj taras widokowy, można sobie obejrzeć. Tylko jest jeden warunek do spełnienia, żeby tutaj być w pełni zadowolonym.
No chociażby to, żeby pojawiły się słonie. Oto są. Moja cierpliwość została wynagrodzona. Wydaje mi się, że w tym samym miejscu tutaj jest zlokalizowany ten wybieg. Oczywiście te wejście się zmieniło. No tak prawdę mówiąc to na razie, tak w połowie mojego zwiedzania mogę powiedzieć, że jestem umiarkowanie zadowolony, ale tak prawdę mówiąc to niewiele mam tutaj materiału porównawczego, bo tak naprawdę to byłem w Zurichu, w Zoo, byłem ostatnio w Kopenhadze. Niewiele tych miejsc widziałem, także trudno mi powiedzieć, jak to wygląda na tle innych tego typu obiektów. Te nasze zoo nigdy nie było złe. To znaczy, jak porównywałem do wrocławskiego, czy jeszcze powiedzmy, nie wiem, warszawskiego, bo miałem chyba okazję oglądać, no to nasze wypadało zupełnie dobrze, a nawet nie wiem, czy nie najlepiej. No ale teraz po remoncie, po tych wszystkich nowych atrakcjach, po orientarium, no to na pewno będzie ach. No i dotarłem do orientarium. To fajny pomysł, że można sobie z góry, z dołu oglądać tę piękną roślinność. Tutaj te wybiegi świetnie zaaranżowane. Przyznam się, że ulżyło mi, proszę Państwa, jak zobaczyłem ten widok, bo bałem się, że właśnie to miejsce, takie charakterystyczne dla łódzkiego zoo, zostało rozebrane i na tym miejscu właśnie powstało orientarium, ale nie, jest, my to nazywaliśmy Małpim Gajem, teraz Małpi Gaj tutaj jest przypisany do innej tej części zoo. Jak bardzo zatłoczone było to miejsce, tutaj aż roiło się od małych małpek, makaków, no gwarno, rojno i wesoło tutaj było. To był taki jeden z najbardziej ciekawych punktów i obleganych przez dzieci. I dlatego znalazł się właśnie w kadrach filmu, między innymi. Za chwileczkę Państwu pokażę tego chłopca, który za plecami ma właśnie ten Małpi Gaj. Obiekt bardzo nowoczesny, przestronny. I te duże nakłady pewnie się wrócą. Te ogromne rzesze turystów, które przewalają się przez nasze zoo, a szczególnie tą wielką atrakcją jest, jak wspomniałem, nowoczesne orientarium. Choć bilety nie są tanie, nie zatrzymuje to tej fali potoku ludzi, którzy przybywają z Łodzi, z województwa łódzkiego, z Polski i również z zagranicy. Film. Trochę uciekam od tych ocen, no ale równie nieudany jak ten poprzedni. Niesamowity dwór. Chciałbym przyznać, że nie tylko to ten fakt, że spędzam w czasy w okolicach Iławy, zadecydował o tym, że zrobiłem ten materiał, ale też dotarła do mnie informacja, która mnie bardzo ucieszyła, że Netflix planuje już w 2023 roku premierę nowej wersji Pana Samochodzika i Templariuszy. Wcześniej widziałem właśnie takie ogłoszenia o castingu dla ról dziecięcych, które ukazywały się wcześniej gdzieś w sieci. Niezmiernie mnie to cieszy, bym powiedział. I jest to zapowiedź takiego całej serii, cyklu filmów o Panu Samochodziku. No chyba zobaczę, chcą sprawdzić najpierw, jak zaskoczy ten pierwszy. No a ponoć już są w zamierzeniach kolejne ekranizacje powieści Pana Zbigniewa Nienackiego. No dobra wiadomość. Jeśli chodzi o same wydawnictwa tej serii, no to najbardziej chyba popularna, znaczy najbardziej taka pożądana dla bibliofilów, zbieraczy, to jest ta biała seria, która ma takie piękne ilustracje mistrza Szymona Kobylińskiego. Jak Państwo zauważyliście, pominąłem jedną ekranizację z 1988 roku w reżyserii pana Kazimierza Tarnasa.
który no już tak kompletnie, że tak powiem, no to już była degrengolada, jeśli chodzi o zepsucie tego dobrego pomysłu. I tym bardziej mi jest przykro, bo akurat książka Pan Samochodzik i Tajemnica Tajemnic jest moją ulubioną książką z tej serii. I przyznam, że samego mnie zainspirowała do tego, żeby poszukać w Bieszczadach na przykład tych miejsc związanych z akcją książki. Pod wpływem książki odwiedziłem cmentarz w Lesku, Kirkut. Jest to jedna z najbardziej cennych nekropolii znajdujących się w naszym kraju. Warto pospacerować między starymi macewami i poddać się nastrojowi tego miejsca. Czy chociażby w Pradze, będąc czeskiej, to właśnie zwracają uwagę na te miejsca, które wcześniej w swojej książce tak barwnie opisał pan Zbigniew. Most Karola, Hradczany, Złota Uliczka. Szczególnie ta ostatnia dała się zapamiętać. Pamiętacie państwo w akcji książki tej właśnie kryminalnej intrygi, tej zagadki do rozwikłania. I pan Zbigniew tak barwnie ją opisał, że w momencie, kiedy ją zobaczyłem, to właśnie tak sobie ją wyobrażałem, czytając książkę. No a tutaj mamy katedrę, gdzie również też część właśnie akcji odbywa się w tym miejscu. I można sobie tutaj pospacerować, popatrzeć na te ogromne gotyckie, na tą ogromną gotycką budowlę. W książce również jest wspomniany kościół prawosławny Cyryla i Metodego, znany z tego, że ukryli się tam zamachowcy na Heinricha. Tak, zamykając już temat tej rywalizacji, kto zrobi gorszą adaptację, no to tutaj pan Janusz Kidawa rzeczywiście wysunął się na czoło, ale bezkonkurencyjnie zdeklasował go właśnie pan Kazimierz Tarnas, który zrobił coś, co no, może służyć jako taka wizytówka, jak nie należy właśnie robić takich filmów dla młodzieży. Cieszę się, że podjąłem się tego tematu, że ruszyłem tropem pana Samochodzika, chociażby dlatego, że dotarłem na arcyciekawe forum. Zawartość, ta wiedza, te zaangażowanie członków tego forum, poczucie humoru i w ogóle pomysły, no powiem, że mnie urzekły. Chętnie państwu właśnie tutaj podam adres. To jest pan samochodzik pisane razem.net.pl. Forum miłośników pana samochodzika. Naprawdę warto tutaj zajrzeć. Ci, którzy fascynowali się z wypiekami na policzkach, czytali właśnie kolejne książki z tej serii, no to tutaj znajdą podobnych sobie ludzi. Zachęcam państwa, jak ruszycie tutaj śladami naszych bohaterów, żebyście wynajęli łódkę i przepłynęli troszeczkę jeziorakiem, żeby zobaczyć właśnie, jakie tutaj, jaka atmosfera, jakie klimaty, co inspirowało autora. No i te miejsca właśnie pojawiają się w książkach. A może kiedyś w filmie, kto wie. Wynająłem łódź, jakżeby inaczej, o wdzięcznej nazwie Nemo, gdzie jest nawiązanie do książki Pan Samochodzik, Kapitan Nemo. Zbigniew Nienacki w swoich książkach bardzo często posługuje się taką fachowymi nazwami żeglarskimi, takimi określeniami, które głównie pochodzą z angielskiego. No i w ten sposób daje nam znać, że jest tutaj wprawionym żeglarzem, że ta dziedzina nie jest dla niego obca, że ma duże doświadczenie żeglarskie. I co muszę przyznać panu Zbigniewowi, że no, tam często pojawia się taki wątek w jego książkach, gdzie po prostu, gdzie ci, którzy kochają żeglarstwo, żagle, no mają problemy z motorowodniakami, tak ich można nazwać. No ja dzisiaj też wynająłem, co prawda, motorówkę, no ale ta
motorówka. No i powiem Państwu, tak przyznam się, tak szczerze. 2 godziny pływam tą motorówką i ten hałas tego silnika, to już mi zaczyna po prostu coś w mózgu tam terkotać. Poza tym jeszcze dokłada się do tego zapach tej benzyny. To nie jest sposób na odpoczynek na Mazurach. No. Płynąć po prostu pod żaglem to jest coś wspaniałego. Jest cicho, słychać tylko łopot żagla, słychać tylko plusk wody i to jest nieporównywalne, nie? Konkluzja z tego materiału. Proszę Państwa, należy udać się na Mazury tropem pana samochodzika. Polecam. Do zobaczenia, do usłyszenia.